Zapłodnienie pozaustrojowe, popularnie nazywane zabiegami in vitro, to, używając języka czysto medycznego, metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Metoda zaliczana jest do technik rozrodu wspomaganego medycznie i metod leczenia niepłodności. Niestety, cały proces prowadzący do zapłodnienia jest tu wyjątkowo skomplikowany, czasochłonny, a przede wszystkim kosztowny. W wielu samorządach w Polsce pojawiły się specjalne programy dotyczące finansowego wspierania osób, które jedynie w taki sposób mogą doczekać się ukochanego potomka. W Zielonej Górze od wielu lat prowadzony jest program wspierający badania, które następnie kwalifikują pary do przeprowadzenia zabiegu. Zielonogórscy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wspierani przez Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba, chcą pójść dalej i proponują pełne finansowanie całego procesu zapłodnienia in vitro. Od dawna w Babie spotykałyśmy się z tym problemem. Przy okazji innych problemów, no bo kobiety przychodzą do nas z problemami najczęściej przemocy i opieki nad dziećmi, zdobywania alimentów, ale w trakcie tych rozmów wychodził problem właśnie niepłodności i bezpośrednio już in vitro. O tym się nie mówi łatwo, bo to jest problem intymny i z obcymi ludźmi jakby no, nie jest może łatwo o tym rozmawiać, ale w trakcie rozmów, kiedy cała sytuacja rodzinna musiała być omówiona, bardzo często był ten problem, były łzy. Były dramatyczne sytuacje, bo po pierwsze problem jest w ogóle medyczny, a po drugie finansowy. Dzięki akcji przeprowadzonej wśród mieszkańców na zielonogórskim Deptaku projekt finansowania badań wraz z zabiegiem trafi pod obrady radnych. Taką możliwość daje uchwałodawczy projekt obywatelski, pod którym musi podpisać się minimum 400 osób. Inicjatorom akcji udało się zebrać ponad 3 razy tyle podpisów, co dodatkowo świadczyć może o zainteresowaniu tym tematem wśród Zielonogórzan. Program jest bardzo wdzięczny, temat jest bardzo wdzięczny. Powiem panu, że 80%, 8 osób na 10 podpisywało projekt, który złożyliśmy dzisiaj w Radzie Miasta. Inicjatorzy akcji zdają sobie sprawę z tego, że realizacja takiego programu nie jest prostą sprawą, chociażby ze względu na stopień jego skomplikowania. Dlatego pisząc projekt uchwały posiłkowali się między innymi konkretnymi opracowaniami medycznymi. Niemniej mają nadzieję, że uda się przekonać radnych do poparcia tej idei. Nie każde miasto ma taką możliwość, nie każde miasto ma szpital, tak? Tak wyposażony, to sprzęt naprawdę dosyć drogi w programie, to jest wyraźnie zapisane, muszą być osobne laboratoria oddzielone, śludzą odpowiednie urządzenia, do tego to w programie wpisaliśmy, zresztą zgodnie z takimi pewnymi normami narzuconymi przez Towarzystwo Medyczne, jeśli chodzi o realizację takich programów zdrowotnych przez różne miasta, no ale dołączamy do grupy miast, które mam nadzieję dzięki radnym będą miały taki program kompleksowy, czyli od momentu, kiedy meldujesz się, jeżeli tak można powiedzieć, do operatora tego programu, czyli do danego biura. Tam w biurze przechodzisz wstępne badania, testy. Tam następnie jesteś zakwalifikowany dopiero do pewnego leczenia i do pewnych badań już takich specjalistycznych, a z tych badań jedziesz od razu bezpośrednio na zabieg. Według badań szacunkowych w 2050 roku w naszym kraju będą żyły 34 miliony Polaków, czyli około 4,5 miliona mniej niż obecnie. Okazuje się, że coraz więcej Polaków cierpi na niepłodność. Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, że co roku problem ten dotyka 1,5 miliona polskich par.